Kręcam lody, wszystkiego najlepszego. Cieszy się, wejść sobie do Anglii. Bardzo dziękuję. Dzięki. Ciebie już całowałam. Spotkamy się w tym tygodniu jeszcze raz. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy się jeszcze spotkali w piątek, bo będzie cała Słowacja, prawda? Będzie Słowacja w piątek na treningu? Dobra, to w piątek się spotkamy. Czemu? Nie wiadomo, żeby nie było. Miejmy nadzieję, że jest kontuzjowany, no ale... Zobaczymy. Ale to no, nie będzie, to nie będzie. Się musieli spotkać chwilę. Ale dziewczyny, to na piątek. Dzisiaj chciałem w imieniu własnym zarządu, trenerów, chociaż oni sami to zrobią, złożyć wam tutaj z waszego święta wszystkiego najlepszego. Uśmiechu na co dzień, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Wam dziewczyny się wiodło jak najlepiej. Jest to ciężki kawałek chleba być kobietą, no ale musicie sobie dać jakoś z tym rady. Myślę, że dziewczyny, no wszystko inne powiemy sobie o sporcie, o tym innym powiemy sobie w piątek. Dzisiaj naprawdę cieszcie się z tego, co jest, czyli wasz dzień. Możecie się spotkać, możecie porozmawiać, możecie wspominać. Ja wam życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Życzymy sobie dużo zdrowia, pociechy, wszystkiego, spełnienia marzeń. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Tak jest. Zdróweczka, bo zdrowia najważniejsze. Kaśka, ja to nie chciałem dać. Poddaj to. Nie sentymentalnie. Jakie mam tak? Nie, trzeba sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku. Więc tak jak mówię, dziewczyny, się delikatnie. Janek chciał coś powiedzieć w domu. Aha, Janek, proszę. Janek. Szatki jedzą. Myśli, że się po końcu do szatki, to może by powiedział dwa słowa, nie? Skąd dyrektor wie, że dawno nie byłem? Bo ja wiem, jaki jest regulamin. Mówię, przygotowań, jaki dowcip na dzień. Co? Jaki dowcip? No, po treningu. Po treningu.